Wojna z Kościołem przybiera różne formy. Czasem jest to walka fizyczna, oparta na przemocy, gdy osoby duchowne wsadza się po prostu do więzień albo nawet morduje. Taka wojna miała miejsce w czasie różnych rewolucji, jak francuska, bolszewicka czy meksykańska. Czasem metody są bardziej subtelne, gdy kreuje się kampanię nienawiści, mającej na celu zdezawuowanie duchownych w oczach opinii publicznej, zarzucając im niestworzone rzeczy, takie jak szpiegostwo, materializm, pedofilia. Obie metody mogą być stosowane oddzielnie lub równocześnie. To zależy od bieżących okoliczności i poziomu pamięci społecznej. Gdy antyklerykalna władza polityczna jest bardzo silna, to specjalnie się nie patyczkuje, a gdy jest słabsza, wybiera drogę okrężną. W każdym z wypadków liczy się poziom pamięci społecznej, ponieważ brak takiej pamięci umożliwia stosowanie metod używanych już wcześniej i skompromitowanych. Jakie metody wykorzystuje się obecnie? Ponieważ władza medialna pozostaje w dużej mierze w ręku środowisk postkomunistycznych, to oczywiście nie mogą one nie czerpać z bogatego repertuaru środków stosowanych przez ich ojców i dziadów. Jedną z takich metod było napuszczanie jednej osoby duchownej na drugą. Jeśli bowiem tylko komunista krytykował księdza, to mógł być traktowany jako ktoś stronniczy, a więc mało wiarygodny. Gdy natomiast ksiądz krytykował księdza, to mogło być to odbierane jako znak poważnego kryzysu w kościele, co pociągało za sobą utratę jego wiarygodności i autorytetu, a w konsekwencji także eliminację niepożądanych przez władze polityczne kapłanów. A o to przecież komunistom chodziło. Konfliktowanie duchownych to była i jest ulubiona metoda środowisk antyklerykalnych w walce z Kościołem. Mogą tu wykorzystywać zwykłe ludzkie słabości, takie jak choćby nadmierne ambicje, zazdrość, próżność czy jakieś potknięcie. Po to zresztą stale inwigilowano duchownych, żeby znaleźć jakiegoś haka. To były metody perfidne, ale pokojowe. Władzy jednak, gdy była bardzo silna, takie metody nie wystarczały, szczególnie w przypadku chęci rozegrania, a następnie zniszczenia najwyżej postawionych hierarchów z prymasem Wyszyńskim na czele. Warto do tego wrócić, do początku lat 50. Scenariusz był następujący. Trzeba skompromitować prymasa za pomocą najbliższego mu współpracownika, a więc kogoś, kto dużo wie i jest jak najbardziej wiarygodny. Wybór padł na księdza Antoniego Baraniaka. Był on wcześniej sekretarzem poprzedniego prymasa, księdza kardynała Augusta Chlonda, a po jego śmierci został sekretarzem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chodziło o to, żeby właśnie ksiądz Baraniak złożył zeznania, które jednoznacznie obciążą księdza prymasa. Ale jak to zrobić, jeśli ksiądz sekretarz dobrowolnie tego nie zrobi, a haków na niego nie ma? Są sposoby. Trzeba go uwięzić i tak długo męczyć, aż wreszcie pęknie i zadenuncjuje swojego zwierzchnika. Jak męczyć? To najmniejszy problem. PRL jako satelita Imperium Sowieckiego miał do dyspozycji cały arsenał środków przymusu, sięgających jeszcze carskiej Rosji, nie mówiąc o metodach staromongolskich czy starochińskich, gdzie w pierwszym rzędzie chodziło o wdeptanie ludzkiej godności w ziemię. Człowiek w rękach takiej władzy miał do niej należeć w całości. Był poniżej zwierzęcia, a nawet rośliny. Cierpienia, tortury zadawano tak straszne, że potrzebna była nadludzka wręcz odwaga i siła, by im nie ulec. Zdarzało się, że niewinni kapłani dawali się złamać albo umierali z wycieńczenia. Byli jednak i tacy, którzy przetrwali wszystko. Nie dali się złamać, czyli nie dali się użyć do niecnych celów, a ostatecznie do zniszczenia Kościoła. Takim właśnie bohaterem Kościoła i Polski był ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, więzień Mokotowa. Gdy po 3 latach potwornych tortur opuszczał więzienie, władze zasięgnęły opinii lekarza, czy biskup, który był w stanie wręcz beznadziejnym,
w ciągu najbliższych dni umrze. Chciały być pewne, że tak, bo nie chciały na siebie brać jednoznacznej odpowiedzialności za śmierć, gdyby to stało się w więzieniu, ale równocześnie nie chciały, aby nadal działał. Lekarz odpowiedział, że umrze. Biskup wyszedł na wolność. Wyszedł i służył jeszcze Kościołowi i Polsce przez ponad 20 lat. W trudnych dla Kościoła czasach pamiętajmy, że bywały czasy jeszcze trudniejsze. Jak wtedy, tak i dzisiaj nie brakuje oprawców, choć niektóre metody mogą się zmieniać. Stawka tej walki jest zbyt wielka, aby nasz naród zawiódł pokładane w nim od wieków nadzieje. Tym bardziej nie może zabraknąć prawdziwych świadków wiary. Mamy chlubne przykłady, oby było ich coraz więcej. Szczęść Boże!